front who really compounded pretty good. For... This is Wade Harvey. Wade, come on in. Hi, John. To jest lista wykopalisk, czyli wykopalista. Sekcja Archeo zaprasza. Czwartą wykopalistę otworzyła turecka grupa o miło brzmiącej nazwie Pentagram, utworem pod wymownym tytułem Anatolia. Chłopaki działają od 1987 roku,
nagrali 8 studyjnych albumów, ostatni w ubiegłym roku. Nagranie, które usłyszeliśmy, to tytułowa kompozycja z płyty z 1997 roku. A teraz proszę wszystkich o uwagę i standing ovation. Prywata w pełni zasłużona. To jest dedykacja dla naszego kochanego Dodo, które lubi słuchać zarówno tego, co ja wykopię, jak i tego, co prezentuje kierownik Marcin w swoim muzycznym miszmaszu. Mało tego, jeszcze poleca nasze audycje. Przed wami brytyjska ekipa Elephant Tree, założona 10 lat temu, mająca w dorobku 3 studyjne albumy i jeden koncertowy. Przed nami kompozycja pod tytułem The Bear. Hush now, bird, you cannot fly. Sparrow, save your only fly. Winter's here and you are cold. No other bird would be so bold. No other bird would be so bold. Fly!
We Włoszech od 2013 roku działa grupa Source of Null, dość ponuro grająca, ponuro jak chodzi o nastrój, ale dla ucha bywa niekiedy w sam raz. W 2020 roku wydała album składający się tylko z jednego utworu w kilku częściach, coś w rodzaju suity na śmierć i umieranie.
teraz przed wami wystąpi grupa z francuskiego Poitiers, nazwana Taal od filipińskiego wulkanu. Nagrała tylko dwa albumy i się rozwiązała, a szkoda. Jako próbkę jej twórczości wybrałem utwór Stratus. Thank you.
in a bottle, and I don't know why. Mogliście słyszeć o australijskiej grupie Lucid Planet. To trio grające psychodelią z wpływami folkowymi. Mają w dorobku dwa albumy. Z pierwszego, zatytułowanego po prostu Lucid Planet, wybrałem utwór Lesson, a z drugiego, pod równie oryginalnym tytułem 2, wpisane jako dwójka rzymska, Face the Sun. Choć więc chłopaki niespecjalnie wysilali się nad tytułami płyt, to grają pięknie.
miałem spory problem, czym was skusić. Thank you.
Także z Włoch pochodzi grupa The Watch. Jej liderem jest Simone Rosetti, wokalista, klawiszowiec, główny songwriter i nauczyciel. Kto w głównej mierze go inspiruje, nie trudno się domyśleć. Grupa działa od 1997 roku. Pierwszy utwór to Damage Mode z wydanego w 2004 roku albumu Vacuum, a drugi to pewnie nasze Dodo będzie katować, bo jego tytuł to Ghost and the Teenager z płyty, a jakże, Ghost z 2001 roku. Johnny wore a uniform. He was young and his love was a game. No paradise, no virgins waiting for him players will play another game. New white legs or faces waiting his bed to.
and the smell of chloroform. The bleach turns the white walls into tiles of that swimming pool. You were the flower on the asphalt, watching her ankles, the hands on her shoulders, trying to come, the coming over me. They stole a glance at him while his secrets were locked in his mind. The clinking of silver spoons made him think about sailing. Now you're engaging the second gear of your life car. It seems that your classmates are crossing now the finish line.
I to by było na tyle. Na zakończenie Norwegia, zespół Kal-El i utwór Dark Majesty. Do usłyszenia.